Trybała, witaj Paweł. Siema, cześć, witam Ciebie Tomku, witam wszystkich serdecznie. Wakacje, a Ty zasuwasz. No tak, ja już swoje wakacje miałem, odpocząłem, wracamy do ciężkich treningów, wróciłem już do mocnych obrotów, tych treningów troszeczkę już w tygodniu robimy. Nie opierdzielamy się, dla jednych wakacje się skończyły, dla drugich zaczynają, no my już mamy po wakacjach, my już ciężko trenujemy. Pojedynek bokserski Cię czeka z tego, co donoszą media, z tego, co ogólnie wiadomo, no bo Marcin Najman zaproponował, dlaczego nie skorzystać? Jak się czujesz w boksie? To znaczy tak, jeśli chodzi o ten pojedynek, to jeszcze nie jest klepnięty? Dla formalności jeszcze nic nie jest klepnięte. Mhm. Gdzieś tam pomysł jak najbardziej jest do zrealizowania, ale jeszcze nic nie jest potwierdzone, przyklepane. Także dopóki, ja też się tak nastawiam, że dopóki tutaj nie przyklepiemy, to robię swoje, bo gdzieś tam myślę, że na horyzoncie może już niebawem pojawić mi się jakaś walka w formule MMA, więc nie skupiam się na samym boksie, tylko trenujemy wszystkie płaszczyzny. Chciałbym teraz właśnie stoczyć walkę w MMA, a nie znowu z Najmanem. No ale zobaczymy, jak to się potoczy. Myślę, że no jeszcze nie mogę o niczym mówić, ale coś tam się szykuje, jakaś waleczka, także... Myślę, że jeszcze w te wakacje albo niebawem mnie zobaczycie w klatce. Do tego za chwilę wrócę, ale on ci spuścił łomot w boksie, bo to jest jego płaszczyzna, on się w tym czuje dobrze, a ty dopiero gdzieś te kroki bokserskie stawiasz pierwsze. Ja tak podpuszczam ciebie, ale po prostu pytam cię, jak ty się czujesz w ogóle w boksie. Skąd taka decyzja, żeby jednak w boksie wziąć, a na przykład nie zaproponować mu czegoś innego, kickboxingu chociażby, który by wyrównał troszeczkę szanse? To znaczy w kickboxingu, znaczy tak, po pierwsze to nie wydaje mi się, żeby mi wklepał nawet w jego płaszczyźnie w boksie. Uważam, że no, ja nie trenuję tak długo jak Najman tego boksu, ale wziąłem się ostatnio naprawdę swego czasu już swoje klepiemy z trenerem Jackiem Kucharczykiem. Poprawiam w szkole tą technikę tego boksu. Także minimum te dwie tarcze w tygodniu sobie robię z trenerem. Jeżeli miałyby być na zasadach boksu, to oczywiście zwiększę te jednostki, poświęcę więcej uwagi i czasu tylko płaszczyźnie bokserskiej. No a na ten moment to tak zostawiam, a rzeczywiście gdzieś tam rzucałem też temat, że może w kickboxingu byłby pojedynek. W końcu Najman był mistrzem WKU. To jest poważna organizacja, tak naprawdę, chociaż no, wiadomo, wszyscy oceniają to przez pryzmat pojedynku z Jamai Satishem, tak? Dokładnie. No i skoro ten pas miał i tak się chwalił nim, no to nie wiem, dlaczego nie chciał się zgodzić na ten pojedynek, bo padała taka propozycja. No widocznie nie był pewny i 100% pewny, no to jest wiadomo w swojej płaszczyźnie bokserskiej, ale i tak mógłbym udowodnić, że i w tej płaszczyźnie jestem w stanie go pokonać, nie boję się wyzwań i chętnie się zmierzę, jeżeli tam wszystko zostanie dopięte. No wiadomo, że te finanse nie są małe i to jest też potężny zastrzyk finansowy, bierzesz to pod uwagę pewnie, tak? No tak, no nie będę ukrywał, że jakbyśmy mieli walczyć o pietruszkę, to już nie chciałbym się znowu wchodzić do tego samego szamba z Marcinem Najmanem. Ładne określenie. No dokładnie. I no, wystarczy mi już tego wszystkiego, już nie chcę mi się patrzeć na jego mordę. I myślę, że już zakończyłem to w MMA, no ale jeżeli pojawia się gdzieś tam jeszcze forma dodatkowej szansy jeszcze mu spuszczenia łomotu za godziwe pieniądze, no to czemu z tego nie skorzystać? Właśnie, gdzie teraz kolejna walka, bo tak, byłeś oczywiście związany, powiedziałeś, kontraktem na jedną walkę z FFF, a jak w tej chwili sytuacja, bo ostatnia gala Fame MMA pokazała, że naprawdę jest tu ogromny potencjał, byłeś tam na tej gali, byłeś komentatorem i też obserwowałeś i widzisz, że jest to naprawdę projekt, który zaczął przynosić no, jakiś skutek na polskim rynku, tak? No tak, no Fame MMA na pewno robi duże, duże postępy z gali na galę. Jest coraz więcej tych widzów, coraz więcej nowych fanów. Także śmiało można powiedzieć, że Fame MMA rozwija tą dziedzinę sportu jak MMA. Coraz więcej ludzi się tym interesuje.
Więcej osób tam jest z wieku takiego młodszego, no ale no właśnie to jest idealny wiek, żeby zaczynać MMA, żeby zaczynać trenować, więc myślę, że pomysłem tej gali mogą ściągnąć do MMA wielu młodych ludzi, którzy wcześniej na przykład nie oglądając tych gali zajęliby się zupełnie czymś innym, a dzięki właśnie Fame MMA mogą zacząć trenować sporty walki i później między innymi walczyć też w innych federacjach. A może i w Fejmie, jak tam będą mieli Fejm. No oczywiście, to jakby ten projekt się rozwija, ale też dlatego, że prowadzą go twoi koledzy, tak? To też jest chyba istotne, bo jednak te personalne relacje chyba nie przeszkadzają w tym, żeby wynegocjować dobrą kwotę, bo też masz swoją wartość na polskim rynku medialnym, tak? O tym mówię. Nie, no tak, to ja mówiłem o tym już parę razy, że propozycja tam walki była mi oferowana niejednokrotnie. Gdzieś tam na horyzoncie coś, też ostatnio rozmawiałem z Wojtkiem, też mi coś proponowali, ale no na ten moment, kurczę, no nie mogę jakby powiedzieć o wielu szczegółach, ale jest ten moment mojej kariery zawodowej jest poniekąd skomplikowany. Są pewne sprawy formalne, nie do końca wyjaśnione, niezałatwione. Rozmawiamy z różnymi federacjami, a różne kontrakty gdzieś tam nie pozwalają i muszę to uporządkować. Muszę to uporządkować. No na ten moment nie chcę o tym gadać. Nie? Czyli rozumiem, przyjaźń przyjaźnią, ale liczmy się jak nasi starsi bracia w wierze. Dokładnie, tak. Ale w to nie wątpię, tam wstępnie gdzieś tam o jakichś pieniądzach też rozmawialiśmy, także są dobre oferty, jest duże zainteresowanie, z których z ofert na pewno skorzystam. Jak byłeś w Częstochowie, udało ci się spotkać z Marcinem Najmanem właśnie przy okazji tej gali? Nie, właśnie go szukałem i nie mogłem go znaleźć. Może na Jasnej Górze gdzieś. Akurat wkurzył mnie ponownie jakimś tam swoim filmikiem, nagraniem. Miał być na tej gali, tam uruchomiłem nawet znajomych, żeby go zlokalizowali, ale nikt go nie widział, nikt zaginął w akcji. No, ale gdzieś tam pojawia się, widziałem, że Bonus BGC gdzieś tam pokazywał, że Marcin trenuje i on gdzieś podgląda te treningi. Nie wiem, czy ma być ten pojedynek, czy nie, bo tak nie wiem, czy to jest zagrywka pod to, żeby podbić stawkę, czy żeby ciebie zniechęcić do tej walki. Nie wiem, nawet jakby doszło gdzieś tam do innego pojedynku, to nie znaczy, że nie musiałby się odbyć nasz pojedynek w innym czasie, ale jeżeli rzeczywiście miałby dojść do takiej walki Bonusa z Najmanem, to ja chętnie, Bonus, zapraszam cię mordeczko do nas, do Wilanowa, chętnie udzielę ci swoich rad, jak i moi koledzy również cię tutaj lubią, zapraszamy cię tutaj do treningów. A Bonus jest taki, że może przyjechać i potrenować. Zawsze wesoło i zawsze coś się dzieje tutaj w klubie, to też jest fajne chyba, nie? Tak, no, wesoła mordeczka, jest pocieszny chłopak, wnosi na pewno dużo luźnej atmosfery. A jeżeli będzie chciał się naprawdę czegoś nauczyć, słyszałem, że teraz naprawdę wziął się gdzieś tam za poważne treningi w tej Częstochowie, na jakiś tam obóz sobie zorganizował. No fajnie by było, żeby chłopak zaczął to traktować poważnie i zaczął trenować. U nas na pewno mógłby wiele ciekawych rzeczy się nauczyć. To Mirosław Ogniński już nie takie kariery budował, więc Bonus BGC też mógłby się tutaj zjawić i zbudować taką karierę. O wilku mowa. No, myślę, że ktoś tuż. Trenerem Mirosław Ogniński jest najlepszym trenerem w Polsce i myślę, że z każdego potrafi zrobić jakiegoś zawodnika. Paweł, cieszę się, że mogliśmy się spotkać, porozmawiać. Co, czego mam ci życzyć w tej chwili? Owocnych treningów? Jeszcze jakieś zdrowia. Wakacje? I zdrowia, żeby się nic nie psuło, żeby jeżeli będzie zdrowie, to będzie moc na treningi. Będzie moc na treningi, będą postępy, będą wygrane walki. No i tego sobie życzę. Padały tam takie jeszcze tak z ciekawości, bo jak chciałem zapytać, jak żona, jak dzieciaki się czują? W porządku, wszystko dobrze. Teraz no, odpoczęliśmy wspólnie, wszyscy razem. W Hiszpanii, tak? Tak, i w Hiszpanii byliśmy i w górach, także tak odpoczęliśmy, naładowaliśmy baterie. Teraz też się mamy krótki wyjazd weekendowy, ja później mam obóz, także dzieciaczki z żoną odpoczną. Ja odpocznę sam troszeczkę od hałasu, od tak, dokładnie i skupię się też bardzo, lubię taki wyjazd raz do roku wyjechać sobie na obóz, gdzie skupiam się tylko na treningach. Wiem, że tylko jest spanie, jedzenie, trenowanie i jak zaprogramowany robot na to się nastawiam.
Nie ukrywam, że wtedy no, nic mnie nie interesuje, nic nie muszę robić, tylko trenować i to jest fajne. Na pewno z takiego obozu się wiele wynosi. No i już niebawem, początkiem sierpnia ruszamy na taki obóz tutaj z całą Akademią Sportu Wilanów. Będą też zewnętrzni koledzy z innych klubów, także myślę, że będzie naprawdę ciekawy obóz. Na koniec się zapytam, bo część odpowiedzialności i część tej medialnej wrzawy mógłbyś zrzucić z siebie. Mam tutaj na myśli to, że w przypadku na przykład żony, która gdzieś tam kontrowersyjnie wypowiedziała się o Lil Masti, można by było zorganizować taki pojedynek rodzinnie, byście mogli występować, mógłbyś wspierać doświadczeniem. Co w ogóle o tym myślisz? Nie słyszałem tego wywiadu, a to muszę nadrobić zaległości. A gdzieś tam padły takie słowa i były cytowane, że żona jakby potępiała ten pojedynek troszeczkę. Mówię tutaj o Lil Masti i oczywiście jej rywalce. Natomiast co ty myślisz, że żona w ogóle ma takie zapędy? Znaczy, żona, myślę, że na pewno ma duszę wojowniczki, bo... Nieraz dostałeś po głowie w domu, tak? Nieraz musiałem się zasłaniać. Nie no, jest na pewno, ma charakterek, ma pazurek. Ale ćwiczy w ogóle? To znaczy sporty walki nie, no, gdzieś tam raz, czy te dwa razy może się w życiu gdzieś tam na macie spotkaliśmy, żeby gdzieś tam zabawowo coś porobić. W asyście dziewczynek też naszych. Ale tak na poważnie to nic nie. Nie no, to jest kobieta, która raczej no, nie chciałbym, żeby się żona zajmowała gdzieś tam sportami walki. Ale nie wiem, jeżeli miałaby takie kiedyś marzenie i coś by ją przekonało i chciałaby się gdzieś zmierzyć, no to na pewno będę ją w tym wspierał, na pewno ją pomogę, na pewno przekażę jej całą swoją wiedzę, jaką posiadam. I myślę, że byłbym dla niej dobrym trenerem. No, kto wie, może różnie może być. Widziałem, jak trenuje partnerka Artura Szpilki, ale też kwestia taka, że no, nadzieja w dzieciach, nie? No, dokładnie. No, mamy... Może dzieci będą chciały walczyć. Może. No, nasze dzieciaczki są też na ten moment bardzo malutkie. 4 i 2 latka, no już 3 prawie będzie miała niedługo jedna. Także są malutkie dzieciaczki, też tutaj w Warszawie nie mamy za bardzo nikogo. Raczej liczymy na samych siebie czasem. Jakaś przyjaciółka, znajomi pomogą, zostaną na chwilkę, żebyśmy też gdzieś z żoną sami wyszli, odpoczęli, ale to są rzadkie przypadki. Czasem do nas też przyjedzie jakaś rodzina na weekend czy coś, ale... Po godzinie już chce się wracać do dzieci, tak? No, raczej większy, no, jakby nie mamy takiej pomocy, żeby nawet mówię tutaj o treningach, jakbyśmy ten, że mielibyśmy razem trenować czy coś, to te dzieciaki potrzebują jednak naszej opieki i tu by było ciężko, nie? Jak widzę, dziecko trenera Oknińskiego też jest dzisiaj na macie i też robi, więc tutaj już chyba tradycja. Duży chłopak. No, nasze dziewczynki, no tak. Też nieraz powiem szczerze, też brałem tutaj swoje dziewczynki na matę. Ja sobie zrobiłem sam trening jakiś na workach, na jakiejś stacji, jakąś mobilizację. To dałem im zajęcie, materace gdzieś tam się bawiły i nawet nie przeszkadzały, ale no, po godzince już tu maksymalnie to już mają dość, już nie chcą tutaj siedzieć i jeszcze są za malutkie. To też się nie zatrzymuje. Dziękuję bardzo za ten wywiad i co? Do zobaczenia. Fajnie, dziękuję. Zdrowia wszystkim życzę. Również dzięki.